Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom w codziennym raporcie z frontu, prawie codziennym. Zachęcam Państwa do subskrypcji tego kanału, jeżeli są Państwo tutaj po raz pierwszy, do obserwowania profilu Marka na Twitterze. Marku, dzień dobry. Witam Mateuszu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Co się działo w trakcie ostatnich godzin, a mu wspomniałeś mi przed rozmową, że jest o czym opowiadać. Tak, trochę się faktycznie zaczęło zmieniać na linii frontu. Przede wszystkim zaczniemy może od Bachmutu, bo to jest taki najbardziej zapalny punkt na całym froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej obecnie. No i tutaj Rosjanie niestety osiągają pewne sukcesy. Co prawda nie są one spektakularne, ale mogą mieć wpływ na działania przy szosie M03, czyli tej, która prowadzi ze Słowiańska do północnej części Bakhmutu. A chodzi konkretnie o walki we wsi Paraskowiliwka. Tam Rosjanom udało się zająć centrum tej miejscowości. Ona nie jest duża, więc możemy podejrzewać, że raczej jest już stracona, jeżeli Ukraińcy nie przeprowadzą jakiegoś kontruderzenia. Rosjanie już się fotografowali właśnie na jej terenie i to nie na jakichś obrzeżach. Także, no tutaj sytuacja niestety nie wygląda na Ukraińców komfortowo, bo paraskowiwka jest położona, no niestety, ale właśnie bardzo blisko tej trasy M03. No w zasadzie w pewnym momencie nie dzieli ich nawet paręset metrów granice administracyjne tej wsi od drogi wjazdowej do Bachmutu. Jeżeli chodzi o teren na południe od miasta, to, czy raczej na południowy zachód, no to tam Rosjanie znowu przystępują do uderzenia w kierunku szosy N32. Także, jak widzimy, Rosjanie nadal nie rezygnują z tego planu, który ma polegać na przynajmniej wzięciu pod ogień bezpośredni obu szlaków, obu szos i tym sposobem zostawiając Ukraińcom tylko jedną drogę. Także zobaczymy, jak to się będzie dalej rozgrywało. No, na razie Ukraińcy w razie potrzeby operowali swoimi e, niewielkimi odwodami, które mają bezpośrednio na zapleczu frontu. Oczywiście to nie są całe ich siły, jakie mogliby jeszcze użyć, ale prawdopodobnie Ukraińcy czekają na te większe uderzenie, czyli dalszy etap e, rosyjskiej ofensywy. Ukraińcom no, też się trochę pogarsza sytuacja w Marince. Jest to miejscowość położona pod Donieckiem. Miejsce walk w zasadzie już od niemal dziewięciu lat, no bo też pamiętajmy, że wojna wybucha w 2014 roku. No i zresztą Marinka była też polem takiej w zasadzie ostatniej, dużej, może nie dużej, większej bitwy. Roku 2015, nie balcewa, ale właśnie Marinka, gdzie taką już trochę późniejszą wiosną Rosjanie próbowali wypchnąć Ukraińców spod Doniecka, no i w ten sposób zabezpieczyć stolicę tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. No i zauważmy, że Ukraińcy po dziś dzień bronią ruin tej miejscowości, a Marinka jest naprawdę Niesamowicie zrujnowana, i tam po prostu Ukraińcom będzie się coraz ciężej bronić, i być może też należy się spodziewać za jakiś czas, że Ukraińcy się wycofają do sąsiedniej wioski, też takiej właśnie ulicówki, drugiej takiej wsi. No, oczywiście atakowana jest Afdiivka, Rosjanie starają się ją oskrzydlić, atakują z rejonu opytnego i wodianego, dwóch wsi, które niedawno zdobyli. No i zarazem uderzają też na północ od Avdiivki, na taką chociażby miejscowość jak Krasnohorivkę, na Nowobachmutivkę, także starają się tutaj oskrzydać to miasto podobnie jak położony bardziej na północ Bachmut. No i jeszcze z takich nowinek można jeszcze wspomnieć o tym, że Rosjanom udało się zająć wieś Hryanikivkę która znajduje się pod miastem Dworiczna, nad rzeką Oskił. Tam swego czasu front się zatrzymał zaraz po udanej ukraińskiej ofensywie we wrześniu. Doktor Marek Kozubel, w podsumowaniu Marku bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam, Mateuszu oraz słuchaczy.